Wiktoria Czernikowo wygrała w dzisiejszym spotkaniu w Sępólnie Krajeńskim z miejscowym zespołem Krajny. Przed naszym mikrofonem trener drużyny zwycięskiej Wiktorii Czernikowo, pan Rafał Kraczewski. Witam serdecznie. Jakby pan ocenił to spotkanie ze swojej perspektywy? Jak to wyglądało? Ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężki teren. Ustawiliśmy się w niskim pressingu, czekaliśmy na swoje sytuacje. Szczególnie, że troszeczkę wypadło nam dwóch graczy ze skrzydeł przed meczem. I co? Udało się. Mimo przebiegu meczu naprawdę wielkie emocje jeszcze, jak widać zresztą. No, ale jestem zadowolony mega z drużyny i naprawdę szacun dla chłopaków, że podnieśliśmy się i strzeliśmy jeszcze tą zwycięską bramkę po czerwonej kartce, tak? Jeśli chodzi o te mecze, które rozegrała drużyna z Czernikowa, można powiedzieć, że powoli tą domeną dla tej drużyny są mecze wyjazdowe, bo wyjazd z zespołem Flisaka Złotoria wygrana, teraz wyjazd... Tam akurat graliśmy pierwsze dwie kolejki u siebie, także z Flisakiem i z Sokołem graliśmy u siebie, także na równo. Jeden mecz wygraliśmy, jeden przegraliśmy. No i jesteśmy pierwszy raz, mieliśmy przyjemność przyjechać i zdobyć trzy punkty, tak? No właśnie, trzy punkty zdobyte na drużynie Krajny Sępólno-Krajeńskiej. Jak pan myśli, co było kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym meczu? No myślę, że na pewno walka, cechy wolicjonalne, ambicja chłopaków. No i gra w obronie, tak? Odbiór piłki przede wszystkim, agresja w obronie. Myślę, że to poskutkowało i swoje szanse mieliśmy. Krajna też czekała na takie sytuacje. Na początku ta pierwsza połowa się badaliśmy, zresztą było to widać. No i nam wyszło to lepiej i jestem mega zadowolony. Można powiedzieć, że pierwsze 45 minut to takie typowe piłkarskie szachy? Tak jest. No tak, na pewno pierwsze 20-25 minut na pewno. Później troszkę jakieś były sytuacje, się stwarzały, no, mecz musiał się otwierać, a w drugiej połowie zresztą już była kulminacja. A widać, że domeną drużyny z Czernikowa są kontry. No tak się ustawiamy. Jesteśmy Beniaminkiem i naszym celem jest utrzymanie. I każdy punkt jest dla nas na wagę złota. I tego się trzymamy. Po prostu gramy prostą piłkę i staramy się zdobywać punkty. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był trener drużyny Wiktorii Czernikowo, Rafał Kraczewski. Gratulujemy zwycięstwa w dzisiejszym meczu i powodzenia w kolejnych odsłonach. Dzięki panowie. Wszystkiego dobrego.